generalna zasada pozostaje niejako bez większych zmian. Ale oczywiście zaznaczam, że to, o czym ja w tej chwili mówię, dotyczyć będzie budżetu na rok 2024. Oczywiście będziemy głosować na te zadania na 2024 rok, będziemy głosować w tym roku. I najprawdopodobniej to się stanie wzorem lat ubiegłych, koło września, czyli na początku września. Ale zaczynajmy. Kwota pozostała tak naprawdę bez zmian. 1 100 000 złotych, z czego 30 000 jest przeznaczone na promocję i na obsługę tego budżetu. W związku z tym cały budżet, który będzie przeznaczony na zadania, na projekty, to jest 1 070 000. I tak każdy musi o tym pamiętać, ponieważ teraz wnioski można składać na wiele, tak jak było do tej pory, na wiele projektów, ale trzeba pamiętać, że najtańszy wniosek nie może być tańszy jak 20 000 złotych. To trzeba mieć taką świadomość. Oczywiście górna granica jest wolna do 1 070 000, ale trzeba na to zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś złoży wniosek bardzo drogi, to musi mieć pewną świadomość albo jasność, że bardzo duża liczba mieszkańców będzie głosowała na ten projekt. I to jest najważniejsza sytuacja, czy najważniejsza sprawa, o czym trzeba pamiętać podczas składania wniosków. Czyli najlepiej byłoby wnioski przeciętne w granicach 300 000, 350 000, bo miejmy świadomość, że każdy wniosek musi się sam sfinansować. Przy składaniu wniosków trzeba pamiętać, że muszą być wnioski poparte 30 podpisami, czyli lista poparcia 30 osób. Między innymi jest to dlatego, żeby zachęcić i żeby mieszkańcy w okolicy wiedzieli, że ten projekt będzie funkcjonował. Tak przygotowane wnioski muszą być złożone do Urzędu Miejskiego. Wnioski te w najbliższym czasie będą umieszczone na naszej stronie internetowej, ponieważ w tej chwili prowadzi się prace legislacyjne, bo uchwała, która została przyjęta 30 czerwca, ona musi być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a to wymaga troszkę czasu. My będziemy skrupulatnie i dokładnie ogłaszać to na naszej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, a dla tych, którzy nie korzystają z takiej formy, będą te wnioski dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców w Świeciu. Wnioski będzie można składać również drogą internetową. Także ta forma składania wniosków się nie zmieniła, ale zaznaczam, że muszą być to wnioski złożone na tych drukach, które powstały już teraz przy okazji nowej uchwały. Wnioski, które będą przyjęte, będzie musiał mieszkaniec głosować na co najmniej 3 wnioski. 3 wnioski muszą być zakreślone jako poparte. Można wszystkie. I krótko się zatrzymam w tym miejscu, dlaczego taka sytuacja, dlatego taki projekt powstał. Dlatego, że chcemy, aby jak największa liczba mieszkańców była zadowolona z przedstawionych wniosków. A statystycznie jest to określa się w ten sposób, że przy 3 wnioskach niezadowolonych mieszkańców, którzy zagłosowali, będzie zaledwie 3%. Przy mieszkańcach, przy na przykład 3 000 mieszkańcach, tak jak jest u nas. Jeżeli będą głosowane 2, to będzie około 9% niezadowolonych mieszkańców. A jeżeli ktoś zagłosuje tylko, zagłosowałby tylko na jeden projekt, to byłoby niezadowolonych około 18%. W związku z tym uznaliśmy, że nie wnioskodawca jest najważniejszy, tylko najważniejsze są mieszkańcy i zadowolenie mieszkańców z tego projektu, bo to ten projekt będzie służył mieszkańcowi, a nie temu wnioskodawcy, prawda? Więc to o to nam chodzi. Powiem przy tym również to, że równomierność przyjętych wniosków na teren gminy, ona się poprawi, ponieważ tak jak w poprzednich głosowaniach, w poprzednim budżecie mieliśmy podział na wieś i miasto, tak w tej chwili głosujemy tylko i wyłącznie na wszystkie projekty bez znaczenia, czy one są wiejskie, czy miejskie. I przy tej metodzie, jaką my wprowadziliśmy, nie ma to znaczenia, ponieważ każdy mieszkaniec otrzyma
wirtualne pieniądze, czyli innymi słowy, głosując na jakiś projekt, stara się go sfinansować. Jeżeli on się sfinansuje, no to on wchodzi, on przechodzi i będzie realizowany w następnych latach. A jeżeli ktoś przygotuje, czy wnioskodawca przygotuje bardzo drogi wniosek, to wtedy musi wiedzieć, że on się może nie sfinansować, pomimo że będzie dużo chętnych, ale niewystarczająca ilość chętnych, żeby sfinansować ten projekt. Dlatego też każdy jeden głos, który zostanie oddany w tym budżecie obywatelskim podczas głosowania, ale zresztą o tym jeszcze będę mówił w terminie późniejszym, on jest brany pod uwagę. W poprzednim głosowaniu większościowym głosy, które mieszkańcy, którzy oddali głosy na poszczególne projekty, które nie weszły, one ginęły. Po prostu nie brały udziału w dalszej zaliczaniu głosów. A tutaj jest właśnie ta różnica i ten pozytywny znak, że każdy jeden mieszkaniec ma swój wpływ na wybór danego projektu.